I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 8 werset. Właśnie te słowa mówią, że sprawca naszego zbawienia okazał doskonałe posłuszeństwo przez to, co wycierpiał. Dlatego my, którzy jesteśmy grzesznymi ludźmi i którym daleko do doskonałości, nie powinniśmy się dziwić, jeśli musimy przechodzić przez cierpienia. Czy Pan Jezus Chrystus, jako nasza głowa, miałby zostać ukoronowany cierniami, a my mielibyśmy żyć po linii najmniejszego oporu? Pan Jezus Chrystus, aby zdobyć własną koronę, musiał przejść przez morze własnej krwi, a my mielibyśmy dotrzeć do nieba w wygodnych, posrebrzanych kapciach? Nie, wręcz przeciwnie, doświadczenie naszego Mistrza, Pana Jezusa Chrystusa, uczy nas, że cierpienie jest konieczne, a prawdziwie narodzone dziecko Boże nie powinno od niego uciekać, nawet gdyby mogło. Jednak istnieje bardzo pocieszająca myśl płynąca z tego, że Pan Jezus Chrystus osiągnął pełnię doskonałości przez to, co wycierpiał. Mianowicie taka, że On potrafi doskonale współczuć z nami. On nie jest arcykapłanem, który nie mógłby współczuć ze słabościami naszymi, jak mówi list do Hebrajczyków 4:15. We współczuciu Pana Jezusa Chrystusa odnajdujemy podtrzymującą nas moc. Jeden z pierwszych męczenników powiedział: mogę to wszystko znieść, bo Jezus cierpiał i teraz cierpi wraz ze mną. On współodczuwa ze mną i to daje mi siłę. Trzymaj się mocno tej myśli w czasie cierpienia. Niech myśl o Panu Jezusie Chrystusie wzmacnia cię, gdy idziesz po Jego śladach. Niech Jego współczucie będzie dla ciebie wciąż na nowo wsparciem. Pamiętaj, że cierpienie jest wzniosłą i honorową rzeczą. Cierpieć dla Pana Jezusa Chrystusa to chluba. Apostołowie cieszyli się, że zostali uznani za godnych tego cierpienia. Jeśli Pan Jezus Chrystus dał nam tę łaskę, aby cierpieć dla Pana Jezusa Chrystusa i cierpieć razem z Panem Jezusem Chrystusem, to z pewnością daleko więcej uczci nas za to. Klejnotami ze skarbca chrześcijanina są jego cierpienia. Dlatego nie uciekajmy od tego stanu wywyższenia, gdyż zmartwienia i trudności podnoszą nas do wyższej godności. Jeśli cierpimy z Nim też będziemy królować. Tak mówi drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 werset.